Ciekawe, to był okres, o którym ja nic za bardzo nie wiem i wydaje mi się, że nie uczymy się tego za wiele w szkołach. Oprócz tego, że Rosjanie sprzedali Alaskę w Stanom Zjednoczonym, no to w zasadzie wiele więcej się nie wie. A jednak był taki moment, że oni tutaj byli jednymi z wielu narodów, które chciały skorzystać na tych nowych ziemiach i gdyby coś poszło w innym kierunku z tą kolonizacją, to by się w Kalifornii cyrlicą pisało. Zjechaliśmy z gór, z Lost Coast w stronę wschodnią. Przejechaliśmy strome znowu zbocza, żeby wjechać znów w taki bajkowy las. Las Sequoi. Sequoi? Las Sequoi. To Toyota Sequoi. Jadę tu autem, wysiądę i zobaczymy to ujęcie. O, ciepło tu. No. No nie wiem. W dalszym ciągu nie wiem, czy na ekranie kamerki, czy tam jakiegoś telewizorka, można jakby docenić wielkość tego czegoś. To jest po prostu jakieś nie do opisania. I naprawdę na żywo to się wydaje po prostu jeszcze większe. O, to jest campground. Jest chyba zamknięty. Ale fajnie ta droga idzie. Widzieliśmy przed chwilą kolarza, który jechał pod górę, ale musiał tędy przyjechać, żeby tam jechać pod górę. A już zazdroszczę, bo bym chciał tym świeżutkim asfalcikiem pomiędzy tymi gigantami przejechać się na rowerze. Kolejne duże drzewo.
czerwony. Jest taki czerwono-brązowy, no i też kwestia tego, jak gruba jest skóra. Fajnie wyglądają te słoje, powalone drzewa. Posypały się w drzazgi pod własnym ciężarem. Że tu wejdę. Nikt tu nie zabrania wchodzić. Tu kiełkuje coś nowego. I pewnie wyrośnie z tego pnia do góry. Giganty. Tu mamy przedszkole, czyli te same drzewka, tylko jeszcze troszkę młode. Taka sekwoja za 800 lat będzie taka gruba i wysoka jak te największe. Tak wyglądają jak nasze jodełki, to takie dość rachityczne. Dużo ich tu rośnie. Zaczynają wyścig po słońce. Zrobiło się miejsce, bo zwalił się jakiś duży, stary pień. I wszystkie dookoła nagle się puściły do góry. No i też tutaj nad brzegiem tego potoku jest trochę więcej światła. Dlatego się te lasy wydają dość takie monokulturowe. Tak jakby te sekwoje zabierały wszystko, co jest tu do zabrania z tej ziemi. Całą wodę pewnie też. A więc wczoraj już po zmroku dojechaliśmy do takiego kempingu przy jakimś parku narodowym albo stanowym, który się nazywa Russian Gulch. Nie wiem dlaczego Russian, ale się domyślam. Jak doczytam, to może coś nagram. O dziwo były tu prysznice i normalne ubikacje z wodą. $45 to jest już taka standardowa cena w Kalifornii. Nie jest to mało, no ale... Aha, i prysznic jeszcze dodatkowo płatny, czyli... dolar za 5 minut. No i co tu jest ciekawego na tym kempingu akurat? Wszystkie te, że tak powiem, choinki, czyli te iglaki wielkie, które tu rosną, to są metasekwoje. Czyli z tego obrazka, który był w parku pierwszym Redwood, który odwiedziliśmy. To jest ten trzeci rodzaj drzew. Drzew, nie wiem, typu redwood albo z czerwonym drewnem. No ma taki znowu pienik dość gruby i masywny. Taki lekko właśnie kora zabarwieniem pomarańczowym. Tutaj to dobrze widać, bo to drzewo jest dość niskie. Ma bardzo gruby pień, jak na swoją wysokość, i kończy się takim, jak taka pałka. Czyli z czubka wyrastają na boki kolejne gałęzie, a ten czubek jest dość gruby, jest niewiele cieńszy niż reszta pnia. No i te metasekwoje są w teorii najniższe z tych trzech gatunków, ale są bardzo ładne, bo przynajmniej gałęzie
gałęzie porastają. Cały ten pień od samego dołu i takie foremne stożki. Foremne stożki jak po prostu standardowa choinka. Tu jeszcze coś, co mi się kojarzy z dzieciństwem. Children playing, ale te kosze na śmieci, takie typowo amerykańskie, jak z Gimby nie znają, z ulicy Sezamkowej, ale sprawdziłem, nie ma tam potwora ciasteczkowego w środku. Pogoda już nas taka nie zaskakuje, jakaś chłodniejsza. Codziennie rano i wieczorem jest od tego oceanu wilgotno i dość chłodno. A tu jeszcze fajny drewniany kajak. Cały drewniany. Musi być ciężki. No a więc troszkę doczytałem, troszkę mi się przypomniało, bo już gdzieś o tym słyszałem, że w Kalifornii istniało rosyjskie Russian Settlement, no to już powoli zapominam języka polskiego w tej Ameryce, osadnictwo, więc najdalej na południe wysuniętym takim przyczółkiem tego rosyjskiego osadnictwa w XIX wieku to był tutaj Fort Ross, ale właśnie założona była przez rosyjskich traperów w 1812 chyba. Nie wiem do końca, czy ten Fort Ross, ale ogólnie w 1812 tutaj się handel futrami odbywał, no i Rosjanie, właśnie traperzy rosyjscy, gdzieś tutaj zakładali swoje osady, żeby później handlować tymi futrami, wysyłać je prawdopodobnie, nie wiem, może do Japonii, może nawet do Europy. No i można tutaj odwiedzić taki visitor center z różnymi, przede wszystkim z ubikacjami, a po drugie z różnymi pamiątkami po tej tej rosyjskiej kolonizacji. Albo handlować tutaj z Amerykanami. No wtedy, jako ciekawostka, ten Fort Ross był pierwszym jakimś multikulturowym takim miastem, osadą, bo właśnie oprócz Rosjan zamieszkiwali go tutaj jakby rdzenni mieszkańcy Kalifornii, czyli domyślam się, że Indianie i jacyś tacy przyjezdni z Alaski. Możliwe, że przyjezdni byli razem, przyjeżdżali razem z tymi Rosjanami. No ładne to visitor center. Dowiedzieliśmy się, że jest sponsorowane przez Chevron. Ale to nie jest najważniejsza chyba informacja. No i co się dowiedziałaś? No, byli Rosjanie, ale im się nie udało. Nie powiodło im się życiowo tutaj. No, nie powiodły się, ale dużo jakby zrobili tu dobrego tak naprawdę. Bo w tym filmie było powiedziane, że się dogadywali z tymi lokalnymi Indianami. Zapomniałem nazwy tego plemienia. Coś Kajusza? Nie zabijali ich. Zatrudniali ich do pracy na polu, gdzieś tam do zbierania różnych
w zamian za mąkę, jakieś tam przetwory. Posadzili tutaj sady owocowe. No ale to się też jakby nie powiodło, bo te ziemie się okazały dość nieurodzajne i klimat nadmorski jakoś tu nie sprzyjał produkcji żywności. Tutaj chyba mamy taki przykładowy ogródek warzywny. Nawet strach na wróble tutaj nie za bardzo. W Kalifornii mamy taką wschodnioeuropejską wiochę. Aż tu Słowianie, ruscy Słowianie zaszli. No i się okazywała nierentowna ta ich tutaj inwestycja. No i się w 1942 zdecydowali wycofać. Ale kruk tam siedzi. Jest to ciekawe, że tutaj po prostu to dość swojsko wszystko wygląda i pachnie. Te takie rosyjskie i budowle i jakby kultura, która tutaj na tych ziemiach była kultywowana, no to jest taka nasza, nie? O, proszę. Cały ten fort. Tutaj jakieś były uszkodzenia w 1906 podczas trzęsienia ziemi, ale chyba część z tego odbudowali. Jakiś później amerykański inwestor to w ogóle wykupił. I to rozkręcił biznesowo, jak to Amerykanie potrafią, bo wysyłał stąd transport drewna. Także Peruscy odeszli, ale to miejsce jakby później jeszcze tętniło życiem. I gdyby coś poszło w innym kierunku z tą kolonizacją, to by się w Kalifornii cyrylicą pisało. No, takie nasze, nie? Budownictwo. Pieszczada. Te budynki tutejsze jakby, czy w Kanadzie, czy tutaj w Stanach, trochę jakby inaczej były budowane. A tu jak Ruscy postawili, to porządne. Takie wielkie kawały drewna. Ciekawy jestem, czy to ten budynek był odbudowany po trzęsieniu. Naprawdę można się poczuć swojsko. Jakbym zwiedzał jakiś skansen. Jest duży, jest kilkopiętrowy i jeszcze te szyby w ogóle wyglądają na oryginalne, albo przynajmniej jakieś bardzo stare. To był chyba budynek, w którym mieszkali sami właściciele albo dowodzący tym fortem. No, tu czuć starość tego drewna.
Ale niektóre z tych mebli to raczej są odtwórcze. Coś jeszcze. Jest jeszcze jedno piętro w górę. I rosła jabłoń przywieziona z Rosji, czy zasadzona. Czy są jakieś foczki? Idziemy polować na foki. A to co tu leży to niestety ułamane elementy ruchome tej budowli. Wygląda nietypowo. Chociaż ja się tam nie znam, więc może tak wiatroki wyglądały. Ale ten jest ewidentnie taki ciekawy. Widać, jest drabinka, po której się wychodzi do góry. Jest takie ramię. I to jest akurat drewniane kółko. I tym kółkiem się obracało, żeby ustawić wiatrak w kierunku do wiatru. A tamte kółka to kamienne koła młyńskie. No, młyn, ale młyn jakby oparty o wiatrak. A w oddali już słychać odgłosy zwierząt, które idziemy właśnie namierzyć. No 1,4 mili, żeby dojść z buta do tego Golden Gate.